Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na temat odpowiedzialności. To będzie kontynuacja, więc zachęcam was do tego, byście zobaczyli poprzednie. To, co dzisiaj powiem, bardziej do was trafiło. Twarda to będzie mowa. Któż jej słuchać może? Niech nie wyłączy. A kto nie może, niech sobie wyłączy. To wszystkich, którzy nie chcą być uczniami Jezusa, to proponuję, żeby teraz wyłączyli. Tytułem przypomnienia. Odpowiedzialność. Lub z angielskiego responsibility. To jest... Definicja tego słowa to jest wiedza, zdolność do odpowiedniej reakcji, odpowiedzi na każdą sytuację, która nas spotyka w naszym życiu. Tę odpowiedzialność złożył w nas Chrystus, wyposażając nas w swojego ducha. Jest napisane w waszych pismach, że miłość jest rozlewana w waszych sercach. Rzymian 5:5. Zatem to jest ta wiedza, zdolność do reagowania miłością, w którą wyposażył was Chrystus, każdą osobę na tym świecie wyposażył. By mogła tym emanować. A szczególnie wyposażył do reagowania miłością tych, którzy wierzą i wyznali ustami Jezusa, swoim Panem. Tych wszystkich, którzy wierzą w to imię na 5 literek, którzy je wyznali. I tą odpowiedzialnością jest właśnie miłowanie każdej jednej osoby. Tą odpowiedzialność niestety judeochrześcijaństwo każe wam zrzucać. Nie chcecie wziąć odpowiedzialności. Nie chcecie kochać innych. Nie chcecie być uczniami Jezusa. Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś na temat tego, jak bardzo obłudna jest religia judeochrześcijańska. Obnażyć jej parszywą obłudę. Dlatego będzie to twarda mowa. Moi drodzy, zrzucacie odpowiedzialność. Dlaczego? Bo jesteście tego uczeni. Judeochrześcijaństwo wam wręcz to narzuca i każe wam zrzucać się w odpowiedzialność. Na przykład Kościół katolicki mówi, że poza Kościołem nie ma zbawienia, więc ty musisz zrzucić swoją odpowiedzialność za ten Kościół, żeby to stać zbawienie. Ale to samo robi Kościół ewangeliczny. Ty musisz mieć pastora, ty musisz mieć społeczność, wspólnych spotkań masz nie opuszczać. Ty musisz mieć ochronę od sobą. Płaszcz ochrony. Twój pastor jest taką kopułą, która cię chroni. Bzdura. Największa bzdura. No i wszyscy zrzucacie. Wszyscy ewangeliczni chrześcijanie zrzucacie odpowiedzialność na jakiegoś pastora albo starszych zborów. Tymczasem jest napisane w waszych pismach, jak byk, że przeklęty, czyli nieszczęśliwy, czyli płaczący i zgrzytający zębami każdy, kto pokłada nadzieję w człowieku. Czyli przeklęty każdy, kto zrzuca swoją odpowiedzialność na człowieka. Tak jest napisane. Tak jest napisane w waszych pismach. Przeklęty? Każdy. Przeklęty to słowo oznacza nieszczęśliwy. Czyli płaczący i zgrzytający zębami. Wiecie, gdzie jest płacz i zgrzytany zęb? Poczytajcie swoje pisma, się dowiecie. Gdzie jest płacz i zgrzytany zęb? Płacz i zgrzytanie zębów jest właśnie tam, gdzie jest pokładanie nadziei w człowieku. Jeżeli zrzucacie odpowiedzialność, swoją odpowiedzialność na człowieka, wtedy jesteście w piekle. Jesteście w gehennie. Dlaczego? Bo nie przejmujecie odpowiedzialności. Czym jest odpowiedzialność? Jest to umiejętność, zdolność kochania i reagowania tą miłością, bezinteresowną miłością, i emanowanie na zewnątrz, na każdą sytuację, osobę i tak dalej, i tak dalej.
Ale judeochrześcijanie nie chcą wziąć tej odpowiedzialności. Wolą nienawidzić innych. Wolą nienawidzić. Wolą dać sobie prawo Starego Testamentu, by nienawidzić innych. Ponieważ pewna osoba tutaj, w tej części Biblii, napisała, że można nienawidzić tych, z którymi się nie zgadzamy. Jezus, gdy przyszedł, powiedział: powiedziano wam, bliźniego będziesz miłował, czyli osobę, z którą się zgadzasz, która wierzy tak jak ty, która ma podobne zdanie tak jak ty, która wierzy w dokładnie takie same doktrynki tak jak ty, będziesz miłował. A nieprzyjaciela, czyli osobę, która ma zupełnie inne poglądy, będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyli miłujcie tych, z którymi się nie zgadzacie. I módlcie się za nich, za tych, którzy was prześladują. Czyli ty nie tylko masz się modlić za tych, którzy cię prześladują, ale nawet tych, którzy cię nie prześladują, ale z którymi się nie zgadzasz. Czy bierzesz odpowiedzialność? Czy wolisz polegać na człowieku, który wymyślił to prawo? Czy bierzesz i przejmujesz odpowiedzialność, zdolność do miłowania każdej jednej osoby, z której się nie zgadzasz? Czy nie bierzesz tego i wolisz polegać na człowieku, który napisał coś takiego? Jezus Chrystus przyszedł tu 2000 lat temu. Dał ci taką naukę. Kto słucha słów moich i wykonuje je, ten buduje dom na skalę, na miłości bezinteresownej. Ale kto słucha słów moich, tych słów, i nie wykonuje je, tylko wykonuje ten, buduje na piasku pustyni. Kogo jesteś uczniem? Kogo uczniem jesteś? Jesteś uczniem Chrystusa? Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, tych dyrdymałów, nie może być uczniem Chrystusa. Więc jeżeli dasz sobie prawo, by nienawidzić innych, to jesteś uczniem Mojżesza, a nie Chrystusa. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, nie może być uczniem miłości. Kto słucha słów moich, a nie wykonuje je, tylko wykonuje słowa Mojżesza, ten buduje na piasku pustyni. I najlepszy werset z twojego pisma, z pierwszego Jana. Kto mówi, znam go, ale nie wykonuje jego przykazań miłości, kochania każdego nieprzyjaciela, a wykonuje to, ten jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. Czy pokładasz nadzieję w człowieku? Pokładasz nadzieję w Mojżeszu? Czy pokładasz nadzieję w duchu miłości, który rozlewa miłość w twoim sercu i mówi, a ja wam powiedziałem, miłujcie każdą osobę, z którą się nie zgadzacie. Kogo jesteś uczniem? W kim położyłeś swoją ufność, swoje zaufanie? Bo przeklęty każdy, kto pokłada nadzieję w człowieku, który napisał to, czyli w Mojżeszu. Przeklęty każdy, kto pokłada nadzieję w Mojżeszu i w jego prawie. Nie mniemajcie, że przyszedłem wam to znieść. Przyszedłem was wypełnić miłością. Byście sami to znieśli. W kim pokładasz nadzieję? Kogo uczniem jesteś? Kto mówi, znam Chrystusa, ale wykonuje polecenia tej osoby i pokłada w niej nadzieję, jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. Kogo jesteś uczniem? Czy bierzesz odpowiedzialność? Czy rozumiesz, że nie masz żadnych wymówek, że masz kochać każdego bliźniego jak siebie samego? Każdą osobę, nieprzyjaciela, czyli osobę, z którą się nie zgadzasz, która ma inne poglądy. Czy bierzesz tam odpowiedzialność? To jest takie proste.
Chrystus nikogo nie oskarża, bo On się stosuje do tego prawa. On miłuje każdego nieprzyjaciela, nieprzyjaciela Boga. I modli się za tych, którzy Go prześladują. Tego samego wymaga od Ciebie. Nie nakazuje Ci tego. On mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem Wam to znieść. Nie, przyszedłem Was wypełnić miłością, byście z niej korzystali i sami zrezygnowali z tego. Jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż ta sprawiedliwość, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ile z Was, jeden chrześcijan, kocha swoich nieprzyjaciół, czyli ludzi, z którymi się nie zgadzacie? Ilu? Wiecie, jaka jest definicja judeo-chrześcijanina? To jest judeo, to jest chrześcijanin. Połączyliście te dwie rzeczy i zabiliście miłość w sobie. I daliście sobie do tego prawo, bo polegacie na człowieku. Jesteście przeklęci, bo polegacie na tym człowieku, który to napisał, a nie wykonujecie słów tego, który przyniósł to. Chrystus was nie potępia. Chrystus was nie oskarża. Nigdy nikogo nie oskarża, wiecie o tym. I teraz najlepszy, kochani. Gwóźdź pod bramę. Twardej mowy. Czy wiecie, że ten werset przeklęty, nieszczęśliwy mąż, który pokłada nadzieję w człowieku, tego wersetu odniósł się Chrystus, żeby nam coś wytłumaczyć właśnie do tego wersetu się. Mam coś powiedzieć. Przeklęty mąż, który polega na człowieku. O tym człowieku, który to napisał. Nie mniemajcie, że ja was oskarżę przed Ojcem moim. Oskarża was człowiek, w którym wy położyliście nadzieję. On was oskarża. Zaskarżyciel braci. Pokładacie nadzieję w Mojżeszu i jesteście przyklęci. A ja przyszedłem tutaj 2000 lat temu, by was wykupić spod tego przekleństwa polegania na tym człowieku. Przyszedłem was wykupić spod polegania na człowieku, który pozwala wam i daje wam prawo do tego, żeby kogokolwiek nienawidzić i robić ciągle podziały i uważać, że ktoś jest zbawiony, a ktoś jest niezbawiony. Macie ciągle jakieś kryteria sobie wyznaczacie, żeby kogoś uważać za swojego brata, a kogoś nie uważać za swojego brata i mieć się prawo do tego, żeby go nienawidzić. A ja wam powiadam. Miłujcie każdą osobę, z którą się nie zgadzacie. I módlcie się za mną. Słucha słów tych, ja wykonuję. Ten buduje łaskawy. Łaskawy bez interesu miłości Agapy. Ponieważ uzdolniłem Cię, wlałem tą miłość w Ciebie, byś nią reagował. Hello, bierzesz odpowiedzialność? Czyni cholery. Chrześcijaninie. Jeżeli nie, to nie masz prawa się nazywać się moim uczniem. Nie masz prawa nazywać się moim uczniem. Masz prawo nazywać się co najwyżej uczniem Mojżesza, w którym położyłeś nadzieję. Mówiłem, że będzie twarda mowa. Nikogo nie osądzam. Nikogo z was nie osądzam. Nikogo nie osądzam z ludzi, których miałem zaszczyt poznać podczas mojej ostatnio trzyletniej służby, którzy teraz się odwracają, opluwają mnie i tak dalej. Kocham was wszystkich, kochani. To był zaszczyt móc być pośród was. I kocham was i nie uważam was nawet za nieprzyjaciół. I modlę się o was. Nawet jeżeli wy dajecie sobie prawo do zupełnie innych zachowań. Bo ja pragnę być uczniem Chrystusa. I nie zamierzam pokładać nadziei w człowieku, który napisał cokolwiek w tej książce. Mam zamiar polegać tylko na Chrystusie, który mieszka w moim wnętrzu.
i codziennych spotkań mam zamiar nie opuszczać w tym kościele, ponieważ ja jestem kościołem, ja jestem tą świątynią i w moim wnętrzu mieszka Chrystus, z którym się codziennie spotykam i który uczy mnie miłości do każdej jednej osoby na tym świecie. I nie ma żadnych kryteriów, nie ma żadnych podziałów, nie ma żadnych dzieli rząd. On mówi, że zachęca mnie, żebym kochał każdą jedną osobę. Niezależnie w co wierzę. Ponieważ on taki był i ja taki będę. Bo ja będę dorastał do jego obrazu, a nie do jakiegoś chłopa z Synaju, którym wy pokładacie nadzieję. To wszystko na dziś. Pozdrawiam was serdecznie.